Ceny ropy naftowej są względnie stabilne, a jak na ceny patrzą inwestorzy poprzez kontrakty terminowe? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że cena spotowa jest jak na ropę wyjątkowo stabilna. Jest dosyć stabilnie na rynku ropy. Było to zastanawiające tak naprawdę w poprzednich kilku tygodniach, w szczególności na koniec 2022 roku. Nie twierdzę, że nie będzie jeszcze zmiennie w tym roku, natomiast jest na pewno stabilnie w tym momencie i najprawdopodobniej do końca tego kwartału tak pozostanie. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na prognozy największych banków na świecie, no to cały czas wróżą to, że możemy sięgnąć $100 za baryłkę, a nawet niektóre banki twierdzą, że będzie to $120 czy $130 za baryłkę i nie jest to tak naprawdę wykluczone, ponieważ no na ten moment wydaje się, że nawet jeżeli recesja nastąpi, to nie będzie jakaś bardzo gwałtowna. Tak naprawdę każdy oczekuje w tym momencie recesji, więc jeżeli wszyscy czegoś oczekują, to zazwyczaj jest tak, że to nie ma miejsca. Więc nawet jeżeli miałoby to miejsce ostatecznie, to najprawdopodobniej nie będzie to jakaś bardzo mocna recesja. No też biorąc pod uwagę działania banków centralnych, wydaje się, że będą się one skłaniać do tego, żeby doprowadzić do tak zwanego miękkiego lądowania, bo zarówno Rezerwa Federalna, jak i Europejski Bank Centralny dyskutują na temat tego, czy nie zmniejszyć skali podwyżek do 25 punktów bazowych na najbliższych posiedzeniach. Natomiast wracając do samej ropy, to w tym momencie właśnie mamy ceny spotowe na ropie Brent w okolicach $87 za baryłkę, natomiast na koniec tego roku, patrząc na krzywą terminową, oczekuje się $83 za baryłkę. Oznacza to, że mamy w tym momencie wciąż całkiem wysoki popyt względem tego, co czeka nas w przyszłości. Jest to tak zwane backwardation, czyli ceny terminowe są niższe niż ceny aktualne. Niemniej no, w tym momencie, jeżeli mielibyśmy właśnie szukać możliwości takiej inwestycji, no to wydaje się, że właśnie $100 czy $120 przy cenie terminowej na poziomie 83 na koniec roku jest bardzo atrakcyjne, w szczególności, że no OPEC no nie ma za bardzo możliwości rozszerzenia produkcji, natomiast popyt wygląda bardzo stabilnie, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Ten popyt ma się całkiem nieźle i nie wydaje się, żeby tutaj ten popyt miał spaść, a dodatkowo trzeba też pamiętać, że Chiny się otworzyły się na zewnątrz. No nie mamy już takich restrykcyjnych działań ze strony chińskich władz. Mamy bardzo duże ożywienie, jeżeli chodzi o mobilność, tutaj podróże samochodowe, podróże pociągami, a przede wszystkim podróże lotnicze, więc to może oznaczać, że popyt w Chinach naprawdę sporo urośnie. No, ze strony OPEC prognozy wskazują, że przynajmniej 500 000 baryłek na dzień ze strony Chin zobaczymy w tym roku dodatkowo właśnie ze względu na to otwarcie, więc wydaje się, że no te ceny właśnie terminowe na koniec tego roku wydają się być bardzo, bardzo atrakcyjne pod względem właśnie jakiejś takiej długoterminowej inwestycji, choć też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nastąpi jakaś gwałtowna recesja, no to te $83 za baryłkę jest bardzo wysoko, ponieważ recesja mogłaby doprowadzić do spadku popytu na poziomie 2 do 3 milionów baryłek na dzień. Natomiast jeżeli wszystko będzie stabilnie, wszystko będzie ok, no to wydaje się, że na koniec roku powinniśmy mieć wyższe poziomy. Czyli w zasadzie ceny ropy poniżej tych z początku wojny w Ukrainie. I takie będą poniżej, tak? No, tak naprawdę zobaczymy, bo trzeba pamiętać o tym, że no również może pojawić się dodatkowy popyt w momencie, kiedy cena ropy spadnie poniżej $70 za baryłkę, ponieważ Stany Zjednoczone zapowiedziały, że przy tym poziomie zamierzają uzupełniać rezerwy, bo mieliśmy w zeszłym roku potężne uwalnianie rezerw ze strony Stanów Zjednoczonych. To tak naprawdę ustabilizowało rynek. W tym momencie już nie mamy sprzedaży rezerw, więc tej ropy może być potrzeba więcej. Więc do końca tego kwartału oczekiwałbym stabilizacji, a później najprawdopodobniej, tak jak oczekują niektóre banki, wyjście w okolice $90 czy $100 za baryłkę. Więc tak jak już mówiłem, te ceny na koniec tego roku, ceny terminowe na poziomie $83 za baryłkę wydają się naprawdę atrakcyjne. To popatrzmy jeszcze na rynek walutowy, aby przez chwilę rozważać, jak powinny się zmieniać ceny na polskich stacjach paliw, no, gdyby nie to zagrożenie, że ten rynek będzie zmonopolizowany. Jeżeli chodzi o ceny na stacjach paliw, najprawdopodobniej w tym momencie powinno być taniej. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ceny względem poprzedniego roku się nie zmieniły. Jest to efekt, pomimo tego, że mamy nowe stawki, nowe czy stare stawki VAT. Natomiast najprawdopodobniej to, że w tym momencie ceny nie spadają, pomimo tego, że mamy warunki prowadzące do tego, że powinny być ceny niższe, no jest to prawdopodobnie jakby chęć nadrobienia tych marż, więc oczekiwałbym raczej stabilizacji cen na rynku paliw w najbliższym czasie. Natomiast oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na dolara, to dolar jest naprawdę bardzo tani względem złotego. Oczywiście patrząc na ostatnie kilka miesięcy. Względem euro mamy praktycznie stabilizację w okolicach 4,70. Tutaj od kilku tygodni praktycznie nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o dolara, no to nie wykluczałbym spadku poniżej 4,30, nawet do poziomu 4,20 w najbliższych miesiącach. Więc pod tym względem teoretycznie na polskich stacjach powinno być taniej, natomiast najprawdopodobniej nie będzie ze względu na to, że no, będzie tutaj chęć do tego, żeby utrzymać nieco wyższe marże. O cenach ropy naftowej i cenach na polskich stacjach paliw rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.